Siemanko Elson, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze jedna szybka wrzutka w tym roku i kończymy. Manta Pacific. Zdecydowałem, że jednak trzeba wejść tam trochę grubiej. Znaczy chcę dorzucić tylko pół etil, ale wydaje mi się, że że się opłaca, a poza tym chciałbym Wam przypomnieć, bo został ostatni dzień. Także już nie przeciągając, zapraszam na intro! Dobra, tak jak zwykle link w opisie. Keystone przyszedł, niedługo będzie ten opening, no jak to się mówi, unboxing, linki do giełd i tak dalej, ale to jest nieważne, Nexo w trakcie. Manta Pacific. Tutaj mamy w ogóle 5 poziomów, jeśli chodzi o nagrody. Mamy fixed yield z stakeowania samego Ethereum i tego USDC. Później do tego mamy Manta Rewards. Później Ecosystem Native Yield, to znaczy, że te tokeny, które dostajemy, możemy później wrzucić w jakiś protokół. Ecosystem Incentive. Tu podobno te projekty również dostaną jakieś nagrody, którymi możliwe, że się z nami podzielą. Restaking to jest akurat z EigenLayer. Tak jest, on jest tutaj. Ale nie wiadomo, czy oni coś tu nam wrzucą. No i co? I zbieramy te części do tych boksów i żeby każdy trafił te 6 NFT. Te 6 musimy tutaj trafić. Później będziemy mintować tego złotego. No i tutaj jest nasze ulubione porównanie. Jak wiadomo, w ogóle pojechali tutaj trochę tego blasta. Ale sieć już działa generalnie, są już tam projekty, jest dużo tańsza, do tego jeszcze dzielą się z nami gazem, mają tutaj tych 5 poziomów, ponad 100 aplikacji, dostajemy od razu tokeny, które możemy tam wrzucić i czas jest do stycznia. Jeśli nie chcecie, to możecie też sobie te NFT-ki oczywiście kupić na przykład na Element Markecie, nie? To już Wam pokazywałem, one tutaj wszystkie są. Ten jest dość drogi. 1.1. Ten już kosztuje pół Ethereum, nieźle, nieźle. No, także będzie dość ciężko zebrać je z marketu. Widziałem tutaj Santos dawał obliczenia. Takie to są obliczenia od 0x Fast Life, ale te obliczenia były jakiś tydzień temu. No i generalnie trochę tutaj to się pozmieniało, bo tu u góry jest Dune. A razy 5 to tak mniej więcej urosło. 59 tysięcy userów, 171 Ethereum. 170, 59. No, tak różnie. USDC Vol 92 miliony. Tutaj jest 34, czyli razy 3. Total TVN 139. Tutaj total jest prawie 500. No to no, tak mniej więcej razy 3. Dobra, więc wbijamy tutaj, brudżujemy. Wszystko nie, muszę sobie trochę zostawić. Jak przebrudżujemy, to dostajemy tego Stone'a, czyli to jest zastajkowany po prostu derywat. I w tym momencie $20. Wydaje mi się, że odrobimy. A no i tam Santos pisał, to dobra, to niech sobie leci. Santos pisał, że możemy 800 tokenów dostać. Gdzie to jest? 800. No i waluacja tutaj 600 milionów i że niby $10 za token, no to teraz jest niecałe tam 300 tokenów, ale dyszkę to wątpię, że obliczam tutaj, że mniej więcej $2 to będzie mieć. Tak czy siak wydaje mi się, że gra jest warta świeczki. No, depozyt successful, ale tutaj z tymi kodami to mnie normalnie załamujecie bez kitu. Nic to, Layer Bank. I tutaj wrzucamy tego ich zwrapowanego. Ja mam 600. Nie będziemy go już tam lupować. Dajemy tylko approve'a. Zmieniamy tu tylko na 600. I tu już musicie mieć jakieś Ethereum. W ogóle już Wam pokazywałem ten Manta tutaj na tym wideo, także możecie sobie obczaić. Wszystko się zgadza. Sign and create and confirm and lecimy. Dobra, teraz dajemy supply. Ciach i ciach. Ale tego Stona mi jeszcze nie wysłali, także jeszcze go tu nie mogę dodać. Czego nie mam. W ciągu 24 godzin oni je wysyłają. Także nawet jeśli nie zdążę przed Sylwestrem, to na luzie. Jeszcze może coś tutaj nam się uda ugrać. Tyle. A wy, panowie i panie, tutaj proszę pośpieszyć się, bo tu lipę zrobiliście. Zablokowaliście. Chętni stoją w kolejce, a wy zablokowaliście się. Dobra, także tyle ode mnie. Dzięki wielkie, pozdrówki, siemanko, yo! Stop jabbering.